Cześć, witajcie. Dzisiaj taka Honda. Honda Furstoke. No z Honda właściciel mają lat, z tego co mówił, 6, 7, no sporo. No i ma problemy. A tak zaczynając, to zobaczcie, jak wygląda Honda. Była na serwisie u jakiegoś pana 3 miesiące. Tak wyglądała po serwisie. Pan ponoć zrobił w niej wszystko, ale problem nie znikł. Tak wygląda jamaszka po serwisie u mnie. No ale to już widzieliście na niejednym filmie, zresztą ją też już widzieliście. No i co tu się wyprawia? No tu dużo przebojów było, bo to jest 9.9. Pan twierdzi, że dał do serwisu kiedyś, 3 lata temu. Serwis wymienił dyszę w gaźniku i zrobił z niej 15. Ale pan właściciel się trochę dziwi, bo pływa z kolegą, który ma 9.9 i pływają równo. Ten sam ponton, inny silnik. I na równi. Teraz tak, żeby zrobić z niej 15, to trzeba wymienić, tak, oni wymienili dyszę w gaźniku ponoć, ale gardziel została stara. Co z tego, że dysza większa daje więcej paliwa, jak mu brakuje powietrza. Żeby spalić więcej paliwa, potrzeba więcej powietrza. Więc został gaźnik stary, ale to i tak nie wystarczy, bo żeby zrobić z niej 15, to trzeba zmienić jeszcze głowicę. Nie chce mi się wierzyć, że ktokolwiek to zrobił. No takie rzeczy są nieopłacalne po prostu. Lepiej sprzedać 9.9, kupić 15, niż bawić się, gdzie to gaźnik kosztuje pewnie z 1000-1500, a głowica pewnie ze 2. No to lepiej sprzedać silnik i kupić 15. No. Ale dobra, to tam pomijamy to. Potem teraz znowu był ten silnik na serwisie 3 miesiące. No tak, co tu pan zrobił? Na pewno zmienił CDI. CDI jest mniejsze, jakieś chińskie. Ale problem nie znikł. Po prostu silnik, jak mu da się pełen full, to zwalnia i przyspiesza. Zwalnia i przyspiesza. Pompowanie paliwa nic nie daje. Na filmie to już będzie, bo to już nagrałem. Podłączenie bezpośrednio paliwa do gaźnika też nic nie pomaga. Więc na początek zacznę od podstawowych czynności, czyli wyczyszczę gaźnik. No tu już pompę mamy wykluczoną, no bo wszystko działa, ale oczywiście pompę też rozbiorę. Wyczyszczę stator, bo widzę, że jest nie za czysty jest. Sprawdzę go. Czy gdzieś tam się coś nie zasyfiło. Patrzcie, jaki tu jest patencik stator. Iskrę bierze z tego punktu. Tak to jest zrobione. Nie jest na kole zamachowym, tylko jest na kole... Znaczy, no wiadomo, to jest czterosów. Z koła rozrządu sobie bierze iskierki po tych blaszkach. Może to robić jakiś problem? No zobaczymy. Potem w dalszej kolejności zawory sprawdzę. Może jakiś zabór jest podparty. I tak, chociaż no to nie powinno mieć wpływu, ale wszystko posprawdzam, wymyję, no i będę kombinował. No zaletą jest taką, że mam drugi taki sam silnik. Co prawda w proszku. Tam są problemy ze spodziną, brakuje części, ale mam drugi gaźnik, drugi stator, no wszystko, cały silnik kompletny, który chodzi. Więc w razie coś, jeżeli te czynności podstawowe nie pomogą, będę przekładał każdą część i testował, co go boli. Może trafimy, no bo to już jest takie, wiecie, chybił trafił, nie? Na szczęście nie trzeba nic kupować, bo mamy drugi taki sam silnik. Biorę się. Pierwszy gaźnik. To podstawa. Pierwsze przed gaźnikiem, bo oczywiście świece. I teraz zobaczmy, jak wyglądają świece. Świece są festo kopcone. Będę mierzył zaraz kompresję. Świece są festo kopcone. I teraz to, co mówiłem. Może być problem, że są dysze wymienione. Leje za dużo paliwa. A brakuje mu powietrza i przez to silnik się przydusza. Ciekawe teraz, czy właściciel ma
magaźnik i czy ma CD i czy mu oddał. Może tu wszystko jest dobrze, a wina jest tych dysz. Zobaczcie. Typowo okopcone są te świece. Dobra, co tu mamy? Cylinder górny. Pamiętajcie, że to jest przejściówka, jak zawsze, czyli troszkę oszuka. Dobra, co nam tam napompało? Nam pompało 10, czyli jest koło 11, więc górne ok. Cylinder dolny. Idealnie tyle samo. Więc na cylindrach jest luks. Dobra, zaczynamy standardowo. Pierwsze co, gaźnik. Odma, wąż paliwa zdjęty, cięgno biegów, znaczy tego. Oczywiście nie biegów, tylko cięgno gazu. I gaźnik zlatuje. Jak coś będzie ciekawego, będę się odzywał. Zdejmuję gaźnik, od razu widać w jakim stanie silnik. No ale to wiadomo, to nie ma wpływu. No ale ja bym takiego nie oddał. Nawet jak nie naprawię, to chociaż umyję. Ale ja nie o tym. Widać, że też w termostacie nasi byli. Jakieś lepiszcze tu jest. Pod termostatem. Ciekawe w takim wypadku, no to też raczej nie jest oryginalna trytka. Ciekawe w takim wypadku, czy w ogóle jest tu termostat. Trzeba będzie zerknąć. Może nie ma termostatu, może silnik za zimny i dlatego falują obroty na wysokich obrotach. Pasek ok. Stator wydaje mi się też brudny. Na pewno będę go odkręcał i czyścił. Bo widać na nim jakiś osad. No zobaczymy. Dobra. Odkręcę termostat i zobaczymy, co tam w nim siedzi. Termostat był. Uszczelka ładna, nie wiem po co ktoś tu dawał silikon. Silikon się daje tylko w ostateczności, jak się porwie uszczelka. Jak ktoś to upaćkał, dobra, zobaczymy czy działa. Bardziej się bałem, że go tu nie ma i silnik jest niedogrzany. No, otwiera się. Czyli termostat ok. O! Dobra, coś pan niewyraźny. Trzeba wziąć jakieś leki. Dobra, montuję to z powrotem. Stator i gaśnik. Stator odkręciłem. Stator, nie stator, nie wiem czy to się tak nazywa. W usuwach to stator, a tu. Tak, zobaczcie. Jak wygląda. Trochę osadu z paska. Tu jakieś śmieci. No ale czy to mogło mieć wpływ? Nie wiem. Raczej nie, ale wyczyścić nigdy nie zaszkodzi. Jak szukamy, to szukamy po całości przyczyny. Gaźnik umyty. Nic tu nie było ciekawego. Silnik też, tak jak widzicie, chociaż troszkę go zmieniłem, no bo ja nie mogłem patrzeć ani go dotykać. Teraz wygląda silnik tak. Gaźnik wyczyszczony, termostat mamy sprawdzony, stator wyczyszczony. Tak jak widzicie, wywaliłem na razie ten tłumik. Chociaż to taki tłumik to nie jest. W tym przypadku dałem na śrubki, nakrętki. Po to jest, że dajemy miodu, zaglądamy w gardziel. To już mówiłem na którymś filmie. To jutro, bo dziś już ciemna noc. Mało czasu teraz. Żeby go w beczce nie mogę odpalić, no bo on falował mu obroty tylko jak mu się dało miodu, nie? Czyli na pełnej kicie zwalniał i przyspieszał. Odpala na dotyk, więc trzeba szukać na wysokich obrotach, a to tylko jest możliwe w Mauserze. Co jutro? Co tam się wyprawia?
Jutro, tak. Co jeszcze znalazłem? No, wyczyściłem świece, bo były strasznie okopcone, mimo że nowe. Czyli jakby dostawał za bogatą mieszankę. Co tu jeszcze jutro będę robił? No, jutro zacznę tak. Gaźnik. Jeżeli z gaźnikiem ok, znaczy, jeżeli gaźnik nie pomógł, czyszczenie, mycie gaźnika nie pomogło. Regulacja, wygięta była śrubka od dawki. Śrubka od dawki była wygięta i praktycznie zakręcona na amen. Nie wiem czemu. Wyprostowałem samą iglicę. Być może iglica nie wchodziła w ogóle do dziurki. To się krzywo wkręcił. Troszkę kombinerkami ze strachem, to jednak mosiądz lubi pękać. Wyprostowałem. I tak, jutro najpierw miałem zmienić gaźnik. Ale coś mi tu takie dzisiaj sprawdziłem przy świecach. I teraz zobaczcie. Tu się nic nie dzieje. A tutaj. Patrzę na fajkę. Tutaj siedzi ciasno, a tu lata. Ta guma jest całkowicie, patrzcie, wywalona. Może być, że ta fajka drży na wysokich obrotach i po prostu gubi iskrę. Aczkolwiek to by było najlepsze, bo przewody są tu wymienne. Najpierw odpalę tak jak jest. Zacznę jutro od wymiany przewodu. Patrzcie. Jeżeli wymiana przewodu nic nie pomoże, no to tak, wymienię gaźnik. Jeżeli wymiana gaźnika nic nie pomoże, wraca stary gaźnik. Później kolejną rzeczą będzie wymiana cewki. Jeżeli wymiana cewki nie pomoże, wraca stara. Zawsze wracają ze starej, bo to wkładanie kolejnych rzeczy to nam nic nie da, bo nie znajdziemy elementu. No i na końcu wymiana CDI. Tu mamy Xian Dian Zin Hengung. Spokój. Taki mamy dziwny chiński malutki CDI, a tam mamy oryginalny. Wszystko będę przekładał po kolei. Jeżeli to nie pomoże, no to jesteśmy w czarnej dupie. Ale przynajmniej silnik jest umyty. Oddamy nienaprawiony, przynajmniej umyty. Dobra. Będziemy szukać. Zmieniłem, tu mam drugą taką. I teraz tak, właściciel tej twierdzi, że powiedzieli mu, że to jest 15. Na niej nie ma żadnej tabliczki, więc nie wiemy. Właściciel tej twierdzi, że to jest 9,9 i ma dyszę od 15. Teraz tak, oba gaźniki są identyczne. Sprawdziłem. Tu niby były dysze zmieniane na 15, ale jak są dysze zmieniane, to przeważnie jest też, potrzebuje, jeżeli dajcie większe dysze, żeby zwiększyć moc, to musi być i więcej powietrza, żeby tą moc spalić, ten paliwo. W obu zwężki są 18. I w tym, i w tym. Na tym chodzi dziwnie, prycha trochę ten silnik, jakbym miał więcej mocy na tym gaźniku, ale nie chodzi dobrze. Strzela w dolot. Tutaj nie wiem, co tu się dzieje. No nie chodzi to zbyt ładnie. Ani na jednym gaźniku, ani na drugim. Świece po chwili chodzenia, zobaczcie, jak wyglądają. Wybitnie jest świeca okopcona, jest za wysoka dawka. Kręcenie dawki, no dawka jest od wolnych, a tu jakby dawka na wysokich była za tego. No coś tu jest nie tak. I teraz pytanie, no myślałem, ten gaźnik też może być nieoryginalny i chyba jeszcze zaglądnę do zaworów, zobaczę, może zawór się za mało otwiera, może gdzieś coś ucieka. No ale to raczej nie jest to, ale dla spokoju mojego zaglądnę do zaworów. Co tu dalej? To mi się nie podoba. Czemu stąd leci taki syf? Zobaczcie, silnik był umyty, czyściutki. A tu z tej dziury, patrzcie, co wypływa.
jest czarna żybura. No dobra, będę myślał, co dalej z tym. Sprawdziłem luz zaworowy. Wszystko jest w normie. Tutaj, z tej strony. No dobra, trzeba dalej szukać. Coś, to spalanie mi się nie podoba, ale jeszcze sprawdzę, tak jak mówiłem, resztę. Tak, ciągle kminie, co tu dalej. Tyle znowu. To samo było, co w ostatnim silniku. W tej szóstce. Znaczy, nie wiem, czy się film pojawi, kiedy, w jakiej kolejności, ale mam Yamahę piątkę czy szóstkę i było za dużo oleju. Tu to samo, patrzcie. Tyle oleju spuściłem i jest full na miarce. Taka szczykawa wielka. Kto i po co tyle oleju leje? No to nie wygląda ani na benzynę. Wody tym bardziej nie ma. Olej ponoć był zmieniany. Może dlatego on mi tędy umyty był silnik, a tędy mi pluł wszędzie olejem. Dobra, na razie sobie tą szczykawę odstawię. I też może być, jak było za dużo oleju, to gdzieś szło na tłoki. Nie wiem. No tak sprawdzam wszystko już, co możliwe, nie? Co go tu może boleć? O, widzę, że szarpanka coś świruje. Działa. Nie będę tego robił. Założyłem oryginalny moduł firmy Shingen, a nie jakiś Xanyen. I na oryginalnym module wygląda to tak. Teraz zapnę mu oryginalny moduł. Znaczy nie oryginalny, tylko dobra, ten co ma. Teraz próba na module tym chińskim. Co męczyć więcej silnika. O. Moduł. Dobra, dzwonię do właściciela i będziemy decydować, co z tym sprzętem. Tak jak widzieliście,
Problemem w tym silniku okazało się sterownik. Co dalej? Włożenie sterownika oryginalnego z tego silnika, to jest taki sam silnik, automatycznie usuwa wszystkie problemy, ale sterownik oryginalny szukaliśmy, ja szukałem, właściciel szukał, gdzieś swoje kontakty miał w różnych miejscach, nie ma opcji do dostania, jest tylko i wyłącznie w oryginale. 1600 zł kosztuje sterownik, więc ustaliliśmy, że skoro na tym sterowniku chińskim 2 lata było dobrze i po 2 latach się pojawiły problemy, bo to też to tak mi nie do końca ten właściciel dobrze wytłumaczył, ale nieważne, 2 lata pływał na tym Chińczyku dobrze i dopiero teraz zaczęły się problemy dziać, więc plan, znaczy więc pomysł był taki: dużo nie ryzykujemy, zamówiłem kolejnego Chinola, kwota niewielka. Kwota niewielka, niewiele ryzykujemy. Wywalam tego Chińczyka, zakładam tego Chińczyka. Zobaczymy, czy się coś poprawi. Koszt takiego modułu 20 zł, albo i mniej, chyba 15. Nie pamiętam, za dużo tego zamawiam już. No, więc zobaczymy. Silnik gotowy, jeszcze paruje, cieplutki, ciepłą wodą umyty, a jest koło zera. No nic, no, naprawa taka nie do końca, bo powinien być moduł oryginalny, ale nic na to nie poradzimy. Sadzony Chińczyk, nie do końca teraz na wysoki go nie dusi. No nic, no, trzeba pływać i patrzeć, no może gdzieś w międzyczasie uda się dostać nowy moduł. Może jakaś używka, może ten, co mam w garażu, właściciel będzie go chciał na części. No na chwilę obecną nic innego nie poradzimy. Nikt nie będzie inwestował tu 2000 w ten silnik. No i tyle. Na razie będzie właściciel sobie pływał spokojnie. Jak się coś będzie działo, będziemy myśleć dalej, ale wielu perspektyw tu nie ma. No ale kompresja jest, silnik chodzi. Cena modułu dobra, nawet jakby trzeba co pół roku wymienić, to też nie będzie krzywdy, nie? No dobra, zobaczymy, do następnego.